Coś jak Siegfried, ja? Aha, nie wiesz, gdzie posiałeś mig od słuchawek. Spoko. Dobrze. Aha, dobra. Bitwa się rozpoczyna. Tutaj się nie pcham do przodu. Bo ostatnio tu kurfurstem popłynąłem wzdłuż tej linii, tak ten starowiec ma iść. Mówisz, Shredder podobny do Zeytena, tak? Czy do Agira prędzej? No przecież Zeyten to pancernik, nie? No. Dobrze, no. Nie wiem, którą linią lecisz, czy idziesz spotować po tej linii, czy jak? Dobra, to ja na razie na tyłek wchodzę. Aha, działa jak na Agirze. No, widzisz, dobrze wiedzieć. Nie wiem, czy się samemu tu do przodu właśnie pchać, czy to będzie warte zachodu. Bo oni mają Haragumu, Kitkę i Xeyanga. Xeyang, jak mnie dorwie, to na dwie salwy spada, bo ma te głębinówki mocne. No. No, dodatkowo masz na 10 km na tym Shredderze. Ciekawe, jak na krążownik, bardzo dużo. Ale to już z flagą 10 km, czy bez flagi? Okej. Tak. To tak. Okej. Wiesz, mam nadzieję, że tutaj kapitanowie, że tak powiem, działają ich perki. Bo jak mi się tu Lutyens do dodatkowej aktywuje, no to potem robi sieczkę Lutyens z tej dodatkowej. Już nieraz mi to dupę uratowało. Mamy Ajołkę, która zmierza do nas. Dobra, Xeyanga mamy na tamtej flance, to zostało nam tu Haragumo albo Kitka. Oba mają lepszego spota niż ty chyba. Nie wiem jak tam Haragumo, ale Kitka ma dobre 6-1, nie? Dobra, Sand Lutyens. No miałem do Lutyensa strzelać, ale jak Kitka jest, to pomogę ci z Kitką. Skupić ogień na oznaczonym celu. Dobra, teraz właśnie przydałby nam się radar, ale niestety nie ma go. Ajoła już powoli wchodzi w zasięg. Giuseppe Verdi nam wyjdzie. Jest jeszcze druga niszczareczka w środku, Haragumo, dobrze. Może w tego Sand Luisa się uda jeszcze coś wsadzić. No, wtedy zepsułem Sand Luisa, sorry. Ale nasz Jutland padł, a tu przede mną mam Haragumo. Torpedy od Bagburty. Za 15 tysięcy w sumie w Thundererka, dobrze. Schleifera mam poza góreczką na razie, ale jeżeli wyjdzie, to będzie na dodatkowej, tylko że problemem jest, że tam jeszcze Puerto wychodzi.
No nie masz ludynku, żeby... Nie... O, Ohio. Dobra, okej. Dobra, chuj z tym Puerto Rico. A, mi tu Iowa mnie tu pacyfikuje. Dobra, ja się tu chowam, bo z trzema okrętami raczej nie dam rady. Siema kotka Dorotka, witam cię serdecznie. No akurat mamy Dorotka na chwilę obecną pełny dywizjonik. Jeżeli tylko miejsce się zwolni, jak najbardziej, zapraszam. Chyba, że na kilka spróbujemy. Kurde, z Shreddera nam ściągnęli. Cholera, nie wykręciłem mimo kręcenia. Ale ja też tu zaraz padnę. No koło ciebie. No tak, no nie ma tu wsparcia, nie? Dobra. Ja nie wiem, czy będę się w tym dymie chował, bo muszę tego Schleifena ściągnąć, bo za chwilę mnie tu kurde... Okej. Wiesz co, potrzebowali trochę odpoczynku. Spoko, Interreg, nic się nie stało. Kurde, no wiedziałem, że ta Iowa w końcu mi wysadzi. Wejdą te torpedy w tego Schleifena, czy nie? Dobra, to ja się powolutku się... Ale podpaliłem go. Kurde, musiałbyś go przyświecić, to mu salwę wywalę jeszcze za nim. Dobra, nie... Dobra. Dlaczego on szczelił? Ja go nie widzę, co? To jest dla mnie zastanawiające. Nie. Dobra, to jest dodatkowej taka gruba pestka poszła. A co? Ale coś mnie tu świeciło. Dobra, muszę uciekać, bo coś mnie wyświeciło. Dobra, teraz nie ma rady. Thunderera już mam przycelowanego. No patrz, przeżył. Dobra, zginął. Ohoho, torpedki tu poszły. Dobra, pytanie, ten Schleifen zszedł, czy jest za dymkiem? To dawaj, ja 5 sekund przeładowania, ja już hamuję. No nie wiem właśnie, czy teraz zajęło lepiej, czy dobra, olewam tego Schleifena. Ani do jednego, ani do drugiego przestrzału nie mam. Jeszcze zdążyła strzelić do mnie. Ale dobra, no. Nie ma Ajoły. Bardzo mądrze wyszła. Lubię takie pancerniki. Troszeczkę ja byłem źle ustawiony, ale nie szło się już tutaj inaczej wyrobić. Schleifen. Czy ty idziesz... Na szeroko pójdziesz, a tu jeszcze Puerto Rico wychodzi. To Puerto się pal. Dobrze, bo oni się w kupie teraz ustawili. Giuseppe Verdi jeszcze tu ciśnie mi. Jakbyś coś mi tu ściągnął, by było pięknie. 12 sekund do przeładowania. Kurwa. Zdążę w tego Verdi. Bardzo ładnie. 5 sekund jeszcze. No z Puerto Rico mi już to nie wyjdzie, bo jego tak nie idzie scytadelować niestety. Ale spróbujemy wyjść na Schleifena. Chociaż 7 sekund. Kurde, nie zdążę chyba ruszyć. Te Puerto mnie ściągnie niestety.
Dlatego się obawiałem. No nie mam już tu wsparcia za dużo. Alarm pożarowy! Wrogi krążownik posłany na dno. Kurwa, 4 sekundy do salwy. Kapitanie, problem rozwiązany. O, pięknie. Wrogi pancernik zniszczony. Bardzo ładnie. A z chęcią Dorotka się napije kawę. Już jedną wypiłem, teraz drugą, to by mi chyba serducho stanęło. Dobrze, no i krakenik chyba 197 tysięcy. Torpedy przed nami! Szlajfenowskie torpedziki idą. Co im tu zostało? Nie, no przecież tutaj przed chwilą pestki do mnie poszły, to że gdzieś musi tu być blisko. Z czego te pestki były? Kurwa, jeszcze jakby z tej salwy ten sieniak spadnie, on nie spadnie. Ale dobrze, to tą bitewkę muszę sobie na replay WoW zrzucić. Będzie pierwsza bitwa na replay WoW z takich operacji. 197 tysięcy, ładnie udało się naczaskać. Czemu nie jestem zalogowany? Ciekawe. No właśnie. Select file. Ocenialiście już tą aktualizację dzisiejszą? Okej, dajcie mi 10 sekund. Wynik drużyny nam wyszedł. 2200, też ładnie. O, koledze tutaj na shredderze troszeczkę nie poszło, ale sam przyznał, że za bardzo przypuszował. Zdarza się, też często gęsto robię ten błąd niestety. No niszczarką to akurat nie, nawet nie wypada chyba, nie? Dobra, powrót do...